Cześć, słuchajcie, dzisiaj kolejny live z szamanem. O, zasięgi widzę, że tutaj troszeczkę spadły. Dzisiaj widzimy się z Cezarem Lechem ze Sprawnego Marketingu. Piątka, Cezary. Cześć, Piola. Cześć, poszło. Czarek zorganizował największą imprezę marketingową, największy event marketingowy w Polsce. Zorganizował, to może też trochę źle dobrane słowo, bo tak, zorganizował, ale organizuje nadal i będzie organizował kolejne. I to już nie jest tylko I Love Marketing, bo to jest wiele innych wydarzeń. Czarek, również na co dzień pracujesz w agencji marketingowej MaxiRoy. Także słuchaj, ja chyba zostawię to dla ciebie, żebyś się przedstawił i powiedział więcej, co jeszcze ciekawego robicie. Cezary Lech. Tak, to może ja skoryguję na początek jedną rzecz. Nie tyle, że ja organizuję, ale organizujemy jako Sprawny Marketing, jako team kilkunastu osób. W tej chwili główną organizatorką eventu jest Dominika Kaczor, która przede wszystkim kontaktuje się z prelegentami, wszystkie kwestie organizacyjne. Również prowadzi. Natomiast faktycznie gdzieś tam ten event wrócił niejako, wróciliśmy z tym na rynek z tym eventem po rocznej przerwie, a same konferencje my organizujemy już w sumie od 2011 roku. Wówczas to były konferencje z tylko w sumie zagranicznymi prelegentami. W Poznaniu i w Warszawie się odbywały, nazywało się to Search Marketing Day, skupione bardziej na marketingu w wyszukiwarkach. Później był rok przerwy, bo te eventy jednak nie spinały się tak, jak byśmy sobie tego życzyli. No i ruszyliśmy z I Love Marketing, z konceptem odświeżonym, nowym, świeżym, który faktycznie się przyjął na rynku i gdzieś tam, no myślę, że fajny event udaje nam się wszystkim razem tworzyć, bo to oczywiście nie tylko my jako team sprawnego, ale przede wszystkim też nasza publiczność doskonała, która licznie stawia się co pół roku w Multikinie z Tarasy, no i oczywiście prelegenci, bez których tego eventu by nie było. Już grono kilkudziesięciu, myślę, że nawet łącznie ponad 100 osób, które łącznie występowały na tej konferencji. No wszyscy razem tworzymy ten event, no i też oczywiście partnerzy, którzy się do tego eventu, na tym evencie pojawiają, mam na myśli wszystkim firmy, wszystkie, które się wystawiają, czy też chcą przy okazji tego eventu też pokazać. Okej. To tyle wstępu. Jeśli miałbym wyjaśnić coś w kwestii agencji, to też agencja jest, owszem, istnieje, natomiast MaxiRoy Agency, tak się nazywa byt, który funkcjonuje równolegle z MaxiRoy.com. MaxiRoy.com to jest skupiona w eventowo-edukacyjna nasza działalność, natomiast osobną spółką jest MaxiRoy Agency, taką agencyjną bezpośrednio. Okej, więc to dobra. Tytułem wstępu wyjaśnienia. Tytułem wstępu, no właśnie, bo uprzedziłeś trochę moje jedno pytanie, które chciałem ci zadać. Od czego, jak w ogóle powstała konferencja I Love Marketing? A no to może w takim razie powiedz, co was skłoniło do tego, żeby zapraszać właśnie obcych prelegentów z obcych krajów i robić konferencję w Poznaniu i w Warszawie? To była taka potrzeba edukacji. My sami bardzo często już jeździliśmy dużo po eventach zagranicznych. Często dostrzegaliśmy ciekawe treści i jako że robiliśmy już od dosyć dawna, bo od 2008 roku robiliśmy szkolenia z systemu reklamowego Google AdWords, no i później też z SEO, no to ten temat SEM-u nam się wydawał bardzo naturalnym, tym naszym punktem wyjścia, z tego wyrośliśmy razem ze wspólnikami Bartkiem Berlińskim i Tomkiem Frontczakiem. No i faktycznie po prostu stwierdziliśmy, że warto zrobić event w Polsce z tej tematyki, z tego obszaru. No i to pierwsza, druga edycja były całkiem spoko, trzecia była trochę mniej udana, w sensie udana, ale też bardzo dużo kosztów generowały jednak te zaproszenia dla osób z zagranicy. Czwarty event odbywał się w Warszawie, już też w Złotych Tarasach, ale tam już faktycznie no czuliśmy, że coś trzeba zmienić w tych eventach, żeby to mogło funkcjonować, no i stwierdziliśmy, że może jednak rynek dojrzał, wiedza jest cały czas również w głowach naszych polskich marketerów i postanowiliśmy postawić właśnie na event w języku polskim w 100% w oparciu o naszych polskich ekspertów, którzy jak się okazało rozwijają się wraz z eventem, no i podejrzewam nawet jak teraz jakby mógłbym porównać aktualnie zagraniczne eventy, które gdzieś tam się odbywają, to chyba są na nawet trochę niższym poziomie niż ten nasz polski I Love Marketing. To może trochę nieskromnie zabrzmi, ale naprawdę poziom prezentacji, jaki nam się udaje w tej chwili windować na I Love Marketing, jest naprawdę, naprawdę wysoki. Mam na myśli tu w komplecie taki, nie tylko ta warstwa merytoryczna, ale sposób podania, jakość wystąpienia samego prelegenta, to myślę, że naprawdę jest na dosyć wysokim poziomie w tej chwili, nawet gdyby to porównać z zagranicą. Tak, wracając jeszcze do wczorajszego live'a, tam się wydało, że macie problemy czasami z jednym prowadzącym, który... Maciek, no może nie jest jedynym, bo takich prelegentów, którzy na tyle sobie
na tyle sami sobie ufają, bo to też trzeba powiedzieć, że to jest ważne, że oni sami wiedzą, że wiedzą po prostu, co robią. No, są wyjadacze sceniczni tyloletni, że nie ma sensu nawet na nich wywierać presji, dać im tę odrobinę swobody, no i po prostu poczekać na tą prezentację. No, ona ma się pojawić pół godziny przed wyjściem na scenę. Okej. Okay. Przywitał się z nami Adam Bartkiewicz i ex-Martin Meissner. Ex-prezes Marcin Meissner. O, Marcin Meissner też widział wczoraj, oglądał live'a, więc... Tak, też oglądał, też komentował. Dzisiaj przeglądając live'a wczorajszego z Maciejem, też widziałem, że gdzieś tam się pojawiał. Okej, dobra. Więc powiedz mi tak. Ogarniacie kilka firm tak naprawdę w tej chwili. Jedna eventowa, druga edukacyjna, jeszcze jedna agencja marketingowa. Tak? Eventowa, czyli Maxtroy.com i Sprawny Marketing, to jest jako Sprawny to jest brand, a Maxtroy jako spółka, ale faktycznie to jest działalność eventowa i ja osobiście za tą działalność odpowiadam i na niej się głównie skupiam. Aha, czyli to są twoje, natomiast podzieliliście się po prostu zadaniami, tak? Tak, obowiązkami. Jakby każdy z nas ma osobne biuro praktycznie w tej chwili, już osobny team, osobne cele, osobną odpowiedzialność też jakąś, powiedzmy, za prowadzenie danej spółki i tak to funkcjonuje już od 3 lat. Okej. Powiedz mi tak, czy to nie był problem takiego podzielenia tego wszystkiego, wiesz, na różne schematy, bo bardzo często, gdy firma przerasta założenia założycieli, no to w tym momencie robi się czasami problem. Nie wszyscy są na tym w stanie zapanować, a wy to chyba zrobicie perfekcyjnie. Wiesz co, no, ciężko powiedzieć, czy aż tak perfekcyjnie. Natomiast no oczywiście no, rozwijamy się, staramy się to dzielić. Ta odpowiedzialność była właśnie, myślę, całkiem fajnym, kluczowym momentem w rozwoju naszych działalności, bo przestało być takie rozproszona odpowiedzialność na nasze 3 głowy, tylko każdy w tym momencie walczy o wynik poszczególnej spółki, która ma swoje cele. Mamy często podobne problemy, wyzwania, więc coś tam się widujemy raz na jakiś czas i wymieniamy poglądami lub też ważniejsze decyzje podejmujemy wspólnie, ale faktycznie przez ileś tam lat siedząc razem w biurze, ja bardzo często jestem w stanie przewidzieć, co by Tomek lub Bartek powiedział na daną kwestię i później się widzimy i się okazuje, że tak faktycznie dokładnie tak jak myślałem, takie jest ich zdanie, więc to faktycznie trochę tak jest, że też jesteśmy średnią 5 najbliższych osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Tak jest. Jeśli tak można by się tym posłużyć, to w moim przypadku to się sprawdza o tyle, że jeśli przez ileś lat z chłopakami pracowaliśmy w jednym biurze, no to znamy się dosyć dobrze już, przewidując nawet można powiedzieć niektóre swoje reakcje na jakieś tam problemy czy jakieś wyzwania. Okej, ale rozumiem, że wspieracie się nawzajem, jeśli trzeba, jeden drugiego telefon i... Tak. No nie jest to w tej chwili zbyt często, ale powiedzmy, że raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie się widujemy na godzinę, 2-3, żeby zupdate'ować sobie, co się dzieje w poszczególnych firmach. Dostaliśmy pytanie, czy można zadawać pytania. Tak, można, po to jest ten live, żebyście zadawali pytania dzisiaj do Cezarego o to, jak to właśnie on robi, jak to ogarnął. Ja mam nadzieję, że niektóre pytania uda mi się wasze wyprzedzić. No i pewnie właśnie w tej chwili jedno takie eventowe zadam. Powiedz mi, to nie jest proste zorganizować dużą imprezę, więc jak zaczynaliście, z czym miałeś największe problemy albo z czym miałeś największe obawy? Obawa jest nawet nie tyle, że była, ona jest ciągłym, nieustannym towarzyszem, taki lekki strach i odrobina niepewności na jak rynek zareaguje na jakiś nowy produkt, nowy na przykład dzień I Love Marketing, nową konferencję typu I Love Commerce. No tu jest szereg tego typu wyzwań i też wbrew pozorom nie wszystko nam się udaje. Bywają rzeczy nietrafione, bywają rzeczy, z którym musimy zrezygnować, ale przede wszystkim to, co mi się wydaje, że udało nam się wykształcić taką kulturę podejmowania ryzyka, nie bania się tego ryzyka, bo każdy z nas tak naprawdę tylko w połowie mamy wpływ na to, co się wokół nas dzieje. Druga połowa to często jest jakaś losowość, przypadkowość, często los decyduje o tym, co tam się finalnie na rynku zadzieje, więc no, troszeczkę też tak jest w naszym przypadku, ale oczywiście z biegiem czasu, z biegiem lat doświadczenie powoduje, że mamy coraz lepszy ten feeling rynku i wyższą skuteczność. I gdzieś słyszałem, czy też czytałem jakiś system w jakimś wywiadzie, że faktycznie, żeby być lepszym od swojej konkurencji, wystarczy popełniać
trochę mniej błędów trochę niż ich oni. Oni. I na przestrzeni lat po prostu jesteś lepszy od swoich konkurentów rynkowych i coś w tym jest, prawda? No tak, jak popełniasz mi błędy z automatu, jesteś wyżej nad nimi. A kto był wtedy dla ciebie największą konkurencją? W sensie kilka lat temu? Tak, jak zaczynałeś. Wiesz co, ja zawsze, jeśli chodzi o I Love Marketing, to tworząc I Love Marketing wzorowałem się, czy może jeszcze trochę patrzyłem na forum IAB, które dzisiaj dokładnie się odbywa, czy wczoraj się odbywało w Warszawie, dzisiaj i jutro chyba, się odbywa w Warszawie. I faktycznie to był ileś lat temu taki najważniejszy event branżowy, dwudniowy, w złotych tarasach, który faktycznie gromadził całą branżę, wszystkie duże agencje, domy mediowe i tak dalej, i tak dalej. Więc on był przez jakiś czas punktem odniesienia, ale tworząc I Love Marketing my staraliśmy się wybierać najciekawsze rzeczy, które gdzieś tam dostrzegliśmy, które naszym zdaniem mają sens, po to, aby stworzyć coś zupełnie unikalnego, co ma jakąś taką wartość, no i właśnie podbija ten aspekt wartości, po co wszyscy przychodzą na konferencję, czyli po wiedzę, a nie po sponsorowane prezentacje lub takie wymemłane lub zrobione gdzieś tam na kolanie. No, po prostu widziałem te wszystkie rzeczy nie tylko w Polsce, ale też na zagranicznych konferencjach. Czasami wiesz, prezentacja trwała 45 minut i były dwie prezentacje pod rząd słabe, po prostu tak totalnie słabe. No to czułem, że półtorej godziny siedziałem w fotelu i drapałem się w głowę, kiedy to się skończy. No to po prostu potrafi zepsuć cały dzień. Całą opinię twoją na temat konferencji, dwie takie prezentacje słabej jakości zepsują, a zauważę, że na iLove jest zawsze też takie ryzyko, że jest wpuszczanych kilku nowych prelegentów, jeden z nich może czy dwóch nie poradzi sobie, no ale 18 minut to każdy przeboleje jakoś, nawet kiedy jest słabsza prezentacja, versus no, na niektórych eventach zdarza się godzina lub półtorej takiego monologu ze strony prelegenta, który nie da się słuchać, no to wtedy to naprawdę boli. No, okay. Więc taką metodą prób i błędów poszukiwania tego typu różnych rozwiązań, to akurat zaczerpnęliśmy z konferencji TED, czyli z tych znanych na całym świecie, też świetne wystąpienia tam prelegenci z reguły dają. I takich różnych segmentów sobie uszknęliśmy z różnych eventów, to wrzuciliśmy z tego coś zupełnie nowego. Okej, okay, czyli podglądaliście tak naprawdę konkurencję, podglądaliście różne eventy i wyciągaliście to, co oni robią gorzej i próbowaliście doprowadzać to do perfekcji i w ten sposób powstała konferencja I Love Marketing. Tak, ale zauważ też, że ona bardzo długo ewoluowała. Ona nie była od początku idealna i dopracowana. Na pierwszy event pewnie miał więcej błędów niż kolejne i po prostu uczyliśmy się na kolejnych edycjach, mając w perspektywie, że za pół roku jest kolejna edycja. My wiele rzeczy, które chcemy zrealizować, czasami się ich nie uda zrobić, dograć na czas, po prostu odkładam, ok, za pół roku to zrealizujemy, za pół roku zrobimy ten pomysł, który dzisiaj nam nie wyszedł lub po prostu nie byliśmy w stanie go zrealizować, ale faktycznie na każdym etapie, w każdym elemencie, od rejestracji, przez scenę, przez układ agendy, no przez każdy aspekt, który tylko się odbywa w trakcie tego eventu, my co edycję sobie ewaluujemy ten projekt, starając się znaleźć drobiazgi, które można poprawić w każdym jednym aspekcie organizacji konferencji, co myślę, że później jest też gdzieś tam dostrzegane przez uczestników. Okej. Okay. Patryk Andrzejewski zadał pytanie. Mhm. Czarek, powiedz mi, jak często według ciebie należy optymalizować procesy w firmie? Ach, jak często. Gdybym ja wiedział, jak często się optymalizuje procesy w firmie, to jest moim zdaniem proces ciągły, nieustanny, chyba nigdy się nie kończący. Jeśli mówimy o procesach, to ja faktycznie staram się od już dłuższego czasu każdy aspekt sprowadzić do procesu, listy to-dosów, checklisty, którą można powielać i właśnie przy cykliczności eventów, szkoleń, akcji marketingowych, tworzenia landing page'y, materiałów wideo, wszystkich różnych treści, które powstają przy okazji tych rzeczy, to są zawsze proces. Nawet jest proces wydawania magazynu, sprawny marketing, też to jest proces, bo inaczej no po prostu żadna organizacja nie byłaby w stanie się skalować, gdyby nie robiła tych procesów, więc dla mnie też to jest olbrzymia wartość, ale tak jak wspomniałem na początku, wydaje mi się, że to jest niekończąca się nigdy praca. Nie? Niekończąca praca z każdą nową inicjatywą, produktem, nawet zmianą na stanowisku, przetasowaniem jakimś w zespole, to też się od razu pojawia potrzeba ponowienia procesu i ciągłego doglądania procesu, tak? Czyli nawet jak proces jest stworzony, to trzeba go doglądać, czy na pewno jest dobrze realizowany. No i jesteśmy w punkcie wyjścia, nie? Cały czas walczymy. Okej. Okay.
Dobra, kolejne pytanie, które również zadał Patryk, to jest: Czarek, kto jest dla Ciebie największą inspiracją marketingową w marketingu światowym? Te inspiracje się zmieniały z biegiem lat. Kiedyś to był Rand Fishkin, SEO Mozu, później to się nazywało Moz po prostu. Przez ostatnie 2-3 lata był to Gary Vaynerchuk, ale też w tej chwili już w sumie za bardzo go nie śledzę, ale motywował mnie do kilku takich rzeczy, jak na przykład bardzo szybkie wykorzystanie live'ów facebookowych, które w firmie momentalnie wchłonęliśmy, zaczęliśmy robić, szybko zrobiliśmy też studio, zainwestowaliśmy w sprzęt, w ogóle w dział wideo cały, który już w tej chwili ma u nas kilka osób, i w ogóle w content wideo. Ja kilka rzeczy faktycznie, takich głębszych myśli, które gdzieś tam Gary przemycał w swoich kanałach, podchwyciłem i po prostu zrealizowałem. A w tej chwili powiem szczerze, że tak ciężko mi do kogoś konkretnie wskazywać i coraz częściej mam wrażenie też, że jako że marketing internetowy, cyfrowy jest na tyle młodą dziedziną, że ja tak naprawdę mając 34 lata, robiąc to od 14, czy dokładnie jakoś 15 lat, to no, tak naprawdę no, wiem dokładnie od podstaw, od zera, jak niemalże ten rynek się kształtował. Czyli można powiedzieć, że eksperci, którzy w Polsce się wychowali w ciągu ostatnich 10 czy 13 lat, są równie dobrzy, co eksperci zagraniczni, często też wręcz szkolą w języku angielskim lub też jeżdżą po całym świecie i też robią dobre, czy tam prezentacje, czy wystąpienia, czy właśnie szkolą nawet w siedzibach olbrzymich firm. I uważam, że w tej chwili no faktycznie no, to, co mamy na polskim rynku, bardzo często mi po prostu wystarcza. Ale oczywiście cały czas są sektory, w których się warto rozwijać, ja też takich miejsc też szukam i też jeżdżę jeszcze poza Polskę. No, znaczy no nie... ciężko mi wskazać w tej chwili jeden autorytet taki, który mógł powiedzieć, że jest po prostu... Okej. Okay. A tak, czy to nie jest tak, że w marketingu, jak wiesz, zaprzestałbyś obserwowania tego, co się dzieje w świecie, to w pewnym momencie mogliby cię inni przegonić? No myślę, że to chyba tak jest. Tak, tak, trochę tak jest faktycznie, ale to co właśnie ja sobie cenię w naszej działalności, że ona właśnie mnie bardzo mocno blisko trzyma wszystkich rzeczy, które się dzieją wokół. Musisz obserwować. Tak, muszę obserwować, też robimy te programy na żywo w poniedziałki, w tej chwili już nie na żywo, ale też publikujemy te treści związane z newsowymi rzeczami, które się dzieją. Sam magazyn jest też takim zebraniem w jednym bloku wszystkich newsów, które się w ostatnim kwartale wydarzyły, więc tam też faktycznie zaglądając do magazynu, chociażby jesteśmy w stanie dosyć na bieżąco aktualizować sobie w każdym obszarze wiedzę. Ale masz rację oczywiście, że to jest nigdy niekończąca się historia. Zawsze jest coś, czego nie dojrzałem wcześniej, nie widziałem, coś mi... W ogóle też mam sam do siebie trochę pretensje, że organizujemy w tej chwili, właśnie jestem w Warszawie i 24 szkolenia się odbywają. Ja będę przez te 3 dni w Warszawie, no ale nie będę na żadnym szkoleniu, podczas gdy faktycznie no, każdy z tych prelegentów, każdy z tych szkoleniowców ma ciekawe case'y, ciekawe przemyślenia, ciekawe rzeczy, które mógłby na pewno zaczerpnąć, coś ciekawego dla siebie wyciągnąć. No ale właśnie, z jednej strony jest sama świadomość tego, że jeszcze musimy się uczyć, bo to jest proces ciągły, a z drugiej strony to zrobić to, nie? No właśnie. Masz tam jakiegoś szpiega, który później ci przekaże, co ciekawego było na tych... No, wiesz, no, teoretycznie na każdym szkoleniu mógłbym być, prawda, bo sam je organizuję, natomiast faktycznie jak tak sobie o tym myślę, w tym roku wreszcie zwolniłem w wakat i ludzie inni od nas z agencji Max Agency przejęli szkolenie SEO i content marketing, które dotychczas prowadziliśmy z Bartkiem Berlińskim. No i może faktycznie to zaowocuje tym, że będę miał też czas i myślał więcej o tym, żeby samemu chodzić na inne szkolenia, a nie szkolić w tych obszarach. No okej, okay, sam będziesz zaglądał na inne szkolenia. Dobra, słuchajcie, czekamy na wasze kolejne pytania. Podrzucajcie w komentarzach. Ja będę czytał i mam nadzieję, że Czarek będzie równie ciekawie odpowiadał jak teraz. Dobra, powiedz mi tak, bo już zeszliśmy trochę na ten magazyn, na magazyn Sprawny Marketing. Wczoraj też w komentarzu powiedziałeś, że wydajecie go, to jest kwartalnik, tak? Czy dwumiesięcznik? Kwartalnik. Kwartalnik. Kwartalnik, 4,5 tysiąca. Taki jest nakład, tak, ostatniego numeru taki był nakład. On się tam troszeczkę fluktuuje, on się zmienia w zależności od tego, czy mamy eventy, czy mamy na przykład wakacje za chwilkę, ale to faktycznie jest między 4-5 tysięcy. Okej. I
To jest, tak jak powiedziałeś, taka zbiórka informacji z ostatniego kwartału, co się wydarzyło w świecie marketingu. Również też wspominacie tam to, co się działo na, przynajmniej jeżeli to jest zaraz po waszym I Love Marketing, co się działo na konferencji. No i zazwyczaj osoba, która wygrała na okładce I Love Marketing, ale teraz też macie bardzo fajny case. Tak, teraz robimy personalizowany magazyn, czyli najbliższy numer będzie personalizowany. Każdy czytelnik, który tam sobie wykupił ten numer lub też ma prenumeratę, może umieścić swoje zdjęcie i je wydrukować. To jest niejako zainspirowane też no, case'em, z którym przyjechała do nas drukarnia Prographics, która właśnie chciała nam coś takiego zrealizować. No i tutaj faktycznie bardzo szybko się zrozumieliśmy, bo to w ogóle była też taka sytuacja, że my zaczynając drukować magazyn Sprawny Marketing 3 lata temu, chcieliśmy niemalże od początku zacząć właśnie z tego typu personalizacją, umożliwić ją czytelnikom, ale wówczas technologicznie to było nie do końca możliwe, albo przynajmniej my wówczas nie mieliśmy firmy, która byłaby to w stanie zrealizować, więc to, co zrobiliśmy wówczas, to była aplikacja mobilna, że można było sobie zrobić z telefonu, z wersji mobilnej aplikacji magazynu, można było sobie właśnie uruchomić aplikację Tap to See, tak to się nazywało wówczas, zrobić zdjęcie, selfie, swoje zdjęcie z okładką i faktycznie spora część tam, kilkadziesiąt osób przynajmniej na Twitterze czy tam na Instagramie te posty wrzuciła, więc widać było, że gdzieś to się ludziom spodobało, no i szybko złapaliśmy oczywiście, że to fajne byłoby nawiązanie do tego pierwszego numeru, czy tych początkowych kilku numerów, gdzie ta aplikacja była faktycznie dołączana do magazynu. No i tak się zaczęło. Teraz pointujemy tą historię właśnie fizyczną możliwością drukowania swojego zdjęcia na okładce. Troszeczkę też tak, wiesz, przecierając szlaki w tym obszarze, z drugiej strony przypominając sobie trochę może, co Coca-Cola robiła nie tak dawno z butelkami swoimi. Trochę tam nie do końca była personalizacja, ale tam była, powiedzmy, customizacja, czy też może bardziej, no, duża ilość różnych produktów była, tak, etykiet po prostu bardzo dużo produkowali, bo to nie było do końca personalizacja, ale odbiór był taki, jaki Coca-Cola chciała. Okej, czekaj, bo chciałem wrzucić też wasz sprawny, zaraz będzie na widać. Dobra. Więc teraz będzie widać okładkę Sprawnego Marketingu. Jak sprzedawać jeden z najtrudniejszych towarów świata? Wiesz, o czym jest artykuł? Tak, tak. Masz na myśli artykuł z najnowszego numeru z Radkiem Kotarskim, tak? Tak, książki. Dokładnie. Tak. No, no, no. Znaczy, książki faktycznie my w tym przypadku sprzedajemy magazyn. To jest odwieczne pytanie. Też nie ukrywam, że z tego wywiadu od Radka kilka inspiracji zaczerpnąłem. To też była dosyć ciekawa rozmowa, która właśnie pokazuje, w jaki sposób oni sprzedają książki. Radek tam podkreślał bardzo mocno tą zasadę, czy też sposób, metodę Simona Sinka, zaczynając od dlaczego. To była książka, która im nieustannie towarzyszy i sposób pracy wydawania przy wydawaniu książek, którą oni stosują. Weszliśmy tam w wywiadzie dosyć mocno w szczegóły, więc zachęcam do lektury, bo ten faktycznie pokazuje Radek, że działają na dosyć wysokim poziomie, jeśli chodzi o marketing internetowy i narzędzia, które używają. Natomiast jak my sprzedajemy jeden z trudniejszych produktów świata, no to przede wszystkim oczywiście jest dystrybucja poprzez salony prasowe. Druga rzecz to oczywiście prenumerata, klasyczna prenumerata. Natomiast powiem szczerze, że my na magazyn patrzymy znacznie szerzej. Tam w live, do którego wczoraj nawiązywałeś, padło pytania, jaka jest dokładnie sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet tych liczb tak w głowie do końca nie mam, mimo że ostatnio to było liczone w firmie, ale nawet nie pamiętałem dokładnie cyfry, jaka jest tam tych prenumerat, czy też dystrybucji takiej płatnej. Natomiast dla nas magazyn to jest coś znacznie bardziej poważnego niż sama płatna sprzedaż dla właśnie dystrybucja płatna tych treści. Naprawdę na wielu płaszczyznach to patrzymy i to jest przede wszystkim, jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy magazyn jest rentowny na przykład, no to jakby tak liczyć 1:1, patrzeć z Excelu w cyferki, to na pewno nie. Okay. Natomiast jeśli by na to spojrzeć tak bardzo szeroko, biznesowo, właśnie w kontekście całego naszego biznesu, a nie tylko wycinka, jakim jest magazyn, to myślę, że już tak. Natomiast oczywiście cały czas te wszystkie procesy, te wszystkie miejsca trzeba optymalizować i na pewno jest tam wiele rzeczy jeszcze do zrobienia. Możemy być lepsi, możemy pisać zarówno lepsze treści, lepiej wydany może być ten magazyn, może być na pewno na wielu obszarach tych treści.
jeszcze lepiej robiony, mimo że zbiera fajne oceny na rynku i wiele osób mi to mówi, że gdzieś to powiew świeżości jest, to my się co numer uczymy, co numer poprawiamy, co numer szukamy nowych rozwiązań. Natomiast tak jak wspomniałem, to dla nas coś zupełnie znacznie szerszego, bo to z jednej strony jest dla nas strategia kontentowa, przecież po kilku miesiącach tak. od wydania magazyn zaczyna się pojawiać też i na blogu, czyli my dzięki temu też mamy wysokiej jakości treści do w online'owym wydaniu bloga Sprawny Marketing. Pamiętajmy właśnie, że przede wszystkim no, Sprawny Marketing to blog, od tego się wszystko zaczęło, to Tomek Frontczak razem z wydaniem książki z 2006 roku marketing internetowy w wyszukiwarkach założył bloga Sprawny Marketing, który był początkowo tylko tym, później się pojawiły szkolenia i kolejne produkty, konferencje i tak dalej. Dlatego dla nas też jest dosyć taki symboliczny powrót do tych korzeni. Ale też no właśnie, no magazyn daje nam to, że te treści są wyższej jakości, chociażby dlatego, że autorzy się znacznie bardziej przykładają do pisania treści, które są w druku. Z jakiegoś powodu jest to gdzieś tam lepiej. Głęboko zakodowane. W naszym też mózgu chyba, i to widzę, to dzisiaj zaskakuje mnie to cały czas, przynajmniej w tym naszym jeszcze pokoleniu, że druk to jest jakoś tam bardziej poważany. Jak słowo pisane ukaże się w druku, no to też jest dla autora to znacznie bardziej takie nobilitujące. Zauważ, że ja to widzę często przedsiębiorców w mojej sieci społecznościowych, że kiedy jest jakaś zmianka o nich w druku, to oni natychmiast to szerują. Mimo że na przykład zbyt intensywnie nie używają Facebooka, to jednak kiedy coś się pojawi w prasie, to jest coś, co prowokuje ich do zrobienia zdjęcia. Tak. To jest takie... No właśnie, to trochę jak telewizja, nie? Słuchaj, dzisiaj każdy już prawie udostępnia, każdy oczywiście w wielkim cudzysłowie udostępnia swoje treści z internetu i tak dalej, ale treści drukowane, no nie każdy ma. Więc w tym momencie warto sobie walnąć fotę z tą treścią, tak jak mówisz, ludzie udostępniają częściej je w internetach. Okej. Konrad Gurdak pyta, rosnący trend podcasty. Kiedy uruchamiacie własny podcast? Pytam się, bo nie każdy lubi oglądać wideokasty. Tak, i podcast jest uruchomiony dla z programu marketingowe podsumowanie tygodnia, chyba nawet z tam jednych pierwszych odcinków na platformie Apple na początku, później wraz z rozwojem tych platform ten program dystrybuujemy niejako w dodatkowym kanale, jakim są podcasty, czyli format audio. Ten podcast jest na Anchor FM, zdaje się, na Spotify jest również dystrybuowany, na iTunesie i też w tym googlowym rozwiązaniu na Androidy, którego nazwy zapomniałem. Jak to się nazywa? Pamiętasz może? Aplikacja... To Podcast Pro, wiele jest tych aplikacji, z Google'a. Tak, ale to jest taka jedna natywna googlowa, która w tej chwili ma niby zagregować wszystkie podcasty. Natomiast faktycznie w tym kontencie jest w content audio dystrybuujemy też właśnie pod każdym odcinkiem na Facebooku w poniedziałki jest również dystrybuowany od razu link, gdzie można sobie zasubskrybować i wiemy o tym, mamy sygnały, że wiele osób lubi sobie słuchać programu i staramy się go też tak nagrywać i realizować, żeby nie mówić, a teraz spójrzcie na ekran, tylko staramy się mówić w ten sposób, żeby opisać faktycznie słowami to, co ważne jest do przekazania z danego tam newsa czy z danego aspektu. Okej. Okay. Wiesz co, po prostu podcasty. Tak, mam w telefonie, sprawdziłem, ta googlowa. Natomiast ja z niej nie korzystam, to taka będzie antyreklama, bo nie można jej przyspieszać razy półtora, razy dwa, wiesz. Nie zawsze masz czas. Chyba, że się coś zmieniło, a dawno nie korzystałem z tej apki, bo korzystam tam, gdzie mam wszystkich zasubskrybowanych. Okay. No jest jeszcze Spotify, jak wspomniałem, Anchor. Google Podcast, tak. Hubert podrzucił Google Podcast, dokładnie tak. Tak jak mówisz. Dobra, dzięki Konrad. No Marcin, no oczywiście do nas się przyczepił, że kto zepsuł, ten od kupuje, no bo na chwilkę się internety popsuły. Także nie wiemy, Marcin, być może wiesz, gdzieś tam ktoś kabel zagiął i dlatego, szczególnie ten kabel po Wi-Fi. Okej, dobra. Byliśmy przed pytaniami, zanim nas zerwało na magazynie Sprawny Marketing. A jeszcze wiem, że robicie też inny magazyn, wydajecie.
Tak. No, od około roku pojawił się u nas temat kryptowalut i technologii blockchain. Wydajemy magazyn I Love Crypto. Mhm. Według tego klucza I Love idziemy dalej. Śmiejemy się czasami w firmie, że za chwilę będziemy mieli I Love Everything. natomiast faktycznie ten magazyn i ta technologia i ten cały obszar wiedzy to jest właśnie jedna z nowych moich fascynacji. Pytałeś o to, kto mnie w tej chwili najbardziej w dziedzinie marketingu interesuje, no to ja przyznam się szczerze, że najwięcej w ostatnim roku siedziałem i czytałem, inspirowałem, łączyłem kropki z obszaru blockchaina i kryptowalut po prostu. Okay. Jestem kryptoentuzjastą i zresztą mam wrażenie, że jeśli chodzi o ten temat, to karty zostały rozdane, już wiadomo dokładnie, jak będzie wyglądała przyszłość, tylko nie wszyscy chcą jeszcze to dostrzec. No właśnie. Ale jak się tak czytać wniosy, to nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy w tej chwili już testuje swojego własnego testowego coina opartego o tą technologię. Ale więc jeśli oni testują, to za chwilę i rządy będą. Dokładnie. Jak się to pojawiło, to wszyscy mówili, kurczę, idźcie w kryptowaluty, nie? Wiesz, tu się zrobił boom, bo ludzie zaczęli kryptowalutą się bawić jak na giełdzie, a to właśnie to może też nie do końca chodziło. Blockchainy to będzie przyszłość. Widzę, że wielu marketerów zwraca na to uwagę, więc myślę, że warto tutaj u was się szkolić. Zauważ, nie wiem, czy do ciebie to gdzieś tam się dotarło do twojej świadomości, też to, co Facebook planuje zrobić w tym lub w przyszłym roku, że mają zamiar odpalić swojego tak zwanego global coina, tak, Libra swoją coin. Płatność. Nie? Więc to za chwilę będzie tak, wszędzie. Tak. Okej. Okay. To pozdrawiamy stąd Szczepana Bentyna, który też u was się pewnie gdzieś tam pojawia się na konferencji I Love Crypto, która będzie w listopadzie w tym roku. Okay. No i oczywiście Szczepan też regularnie pisuje do magazynu. No i faktycznie, tak jak mówisz, jest osobą w tym obszarze taką, no, absolutnym autorytetem i jednym z pierwszych takich siewców tego okay. przekazu i komunikatu na temat szeroko rozumianej technologii. Widziałem w międzyczasie, gdzieś tam się przeleciał tutaj, że pojawił się na live Michał Spławski od z Domeny TV i tak przyszło mi na myśl a propos waszego przyszłego projektu I Love Everything, także czy wiesz, czy macie domenę, bo warto można by było od razu... I Love Everything to raczej jest hashtag, który sobie możemy stosować w ramach dowcipu, natomiast raczej domeny nie będę bukował I Love Everything, bo chyba jest za ogólna, ale tak... Ciekawe. Tak, za ogólne. Ale faktycznie, no, domeny trzeba wyłapywać szybko. Później się okazuje, że ktoś tam pobukował te tam iloveseo.pl na przykład, albo iloveecommerce.pl i tak dalej. Więc... Okej. Okay. Powiedz mi, bo fajnie zacząłeś mówić na temat kontentu, który tworzycie właśnie do magazynu, że później go wykorzystujecie, czyli jest tak jak gdyby raz zrobiony, jest, jak powiedziałeś, zrobiony jakościowo, no bo będzie do czasopisma, a nie do bloga, więc jest zrobiony lepiej. Czy z tego kontentu też będziecie robić, z pisanego kontentu, jakieś, nie wiem, zajawki, wideo, czy na przykład ktoś będzie to czytał na podcast, czy to po prostu zostawiacie do czytania? Nie mam takich na razie planów. Były pomysły, żeby gdzieś tam na audio zamieniać w ogóle cały magazyn, ale to jeszcze myślę troszeczkę za wcześnie, ale kto wie, może to jest jakiś też kierunek. To, co mi się wydaje ciekawe, to ta platforma, ona się nazywa Apple, nie News, tylko ta nowa Apple, czy to, co uruchomili niedawno, związane właśnie z magazynami drukowanymi, taka dedykowana właśnie, że z ramach opłaty subskrypcyjnej można tam za $10 miesięcznie chyba mieć dostęp do kilkuset magazynów z całego świata. Jak tylko to będzie wchodziło szerzej, to być może to będzie ciekawy nowy kanał dystrybucji treści. I on czyta na audio, tak, wtedy? Tam zdaje się, że są tego typu możliwości, ale ja tego oczywiście nie mam tego dostępu z uwagi na to, że to jest na rynek amerykański, póki co tylko dedykowane. Natomiast tak, faktycznie my też część artykułu, zauważ, powstaje w drugą stronę, w sensie na bazie treści wideo z I Love Marketing wideo, na przykład. Jedna fajna prezentacja, którą warto gdzieś tam przełożyć na bardziej detale, szczegóły, powstaje i w drugą stronę, na przykład z ostatniej konferencji I Love Commerce mamy prezentację Tomka Millera, którą jego człowiek z działu marketingu, z działu PPC postanowił rozszerzyć, na bardziej szczegółowo rozpisać i jest w nowym numerze będzie artykuł na ten temat, więc no
W ten sposób zabawa tym kontentem faktycznie to jest to, co taki recycling kontentu, też staramy się to robić. Mhm. Okej, okay. No wiesz co, ja skorzystam z aplikacji, gdzie jak mnie jakiś artykuł w blogu interesuje, a jest długi, a jadę jeszcze samochodem, no to w tym momencie szybciutko linka zaczytuję i jakaś Iwona czy inna pani mi go czyta. Aha, Też to często robię właśnie na iPhone'ie, też jest taka opcja właśnie, żeby odpalić sobie czytanie dla dowolnego tekstu i to jest chyba najciekawsza tych forma takiego się słuchania tekstu. Ale właśnie tak jak mówisz, jakby była taka jedna platforma, gdzie wszystkie magazyny trafiają, wybierasz sobie, subskrybujesz tak jak właśnie w podcastach i wiesz, jakiś robocik ci czyta. Ciekawa sprawa. Czyli kolejny kanał do dystrybucji, fajnie. Tak. Ciekawy pomysł, bo faktycznie no, sporo ludzi w te podcasty wchodzi, ale oczywiście w Polsce to jeszcze chwilę zajmie, pewnie zanim to będzie taka szeroka dystrybucja tego kontentu audio, ale zgadzam się, że jest olbrzymia przyszłość przed tymi treściami, bo one najmniej wymagają od nas takiej aktywnej uwagi. Nie? No tak, możemy treści robić coś wideo innego. Wymagają nie? skupienia, a my możemy faktycznie dwie rzeczy wykonywać, jechać samochodem. Audiobooki zresztą też skąd się bierze ich popularność, czy też podcasty rosną ta popularność w Polsce też. Okej. Słuchaj, przed nami praktycznie wakacje, przed nami lato. Czy w ciągu lata organizuje się te szkolenia, czy to jest taki sezon martwy? Robimy coś, zdaje się, że w lipiec jest miesiącem takim wolnym, natomiast w sierpniu już coś się tam zaczyna dziać, nie pamiętam jakie miasto, ale coś się zaczyna, no i wrzesień już pełną parą, ponowna na przykład Warszawa, gdzie jest pełen zakres szkoleń wszystkich tematów. No i później już do końca roku to jest znowu taki sezon szkoleniowy, mocno przygotowania. Przygotowania do I Love Marketing na jesień, na 22, jeśli się nie mylę, października. Tak, już trwają. Już, no tak naprawdę w przyszłym tygodniu mamy losowanie tematów i kolejności wystąpień. To będzie taki live na stronie marketingu, gdzie to będzie wszystko opublikowane. Zdaje się, że w poniedziałek, natomiast w piątek jest już pierwsza zniżka ceny, więc osoby, które chcą być na I Love, a chcą mieć gwarancję, że cena będzie najniższa, no to ona w tej chwili jest najniższa. Więc teraz warto tą decyzję sobie podejmować, a później wiadomo, że tą stopniowo ta cena będzie coraz droższa, coraz wyższa. Ale w tym nowym tygodniu będzie już wszystko jasne, jeśli chodzi o agendę i tematy wystąpień. Cena wzrośnie za 9 dni, 1 godzinę, 47 minut i 30 sekund, co zaraz będziecie mogli zobaczyć. Jaka jest w tej chwili cena? No, cena jest różna, zależy od pakietu i dnia, który się wybierze, tam odstaje się od 470 zł, chyba się zaczyna, tak mi się wydaje, nie jestem nawet pewien. Natomiast to już ten licznik, o którym wspomniałeś, to też taka technika, wiadomo, że marketingowa, ale zaczerpnięta chociażby od pana Cialdiniego, tak, różnie się to nazwisko czyta. Czyli ta taka uciekająca oferta, powiedzmy tak. Dobra, jest tego trochę, więc musicie sobie wybrać, co konkretnie chcecie, bo w tym razem będą 4 dni. Tak, 4 dni, w tym jedna nowość, temat związany z Ads and Analytics, czyli szeroko rozumiany, ale oczywiście w kontekście głównie marketingu online'owego, cyfrowego. Ads rozumiany jako systemy reklamowe, reklamy płatnej, Facebook Ads, Google Ads, ewentualnie systemy reklam natywnych, to takie towarzyszące też systemy reklamowe kanałów społecznościowych, poszczególnych mniejszych typu LinkedIn, Twitter i tak dalej, które mają ciekawe możliwości, a cały czas myślę, że wielu marketerów jeszcze ich nie wykorzystuje, tak jak na przykład często padają zachwyty nad systemem reklamowym Facebooka, ludzie potrafią widzieć szybkie zwroty z inwestycji w ten kanał ruchu, to tutaj czasami pozostałymi kanałami będziemy starali się też właśnie zainteresować na tym evencie marketerów. A druga strona to oczywiście analityka, czyli też będzie 3-4 prezentacje z tematu analityki i to przyznam szczerze, że to jest ten dzień, który mnie aktualnie najbardziej chyba w ogóle interesuje, jeśli miałbym mówić o I Love Marketing, bo tam będzie bardzo mięsiście. Tam każdy prelegent jest tego świadomy, że tak naprawdę to zawężenie tematyczne sprowadza się do tego, że po prostu trzeba mówić o konkretach, o konkretnym case'ie, o konkretnej kampanii, o jakimś ciekawym zabiegu, który się wykonało optymalizacyjnym w obszarze pozyskiwania ruchu tego płatnego i wydaje mi się, że to będzie dla wszystkich tych takich spragnionych, twardych faktów i takiego mięcha, to jest najmocniejszy dzień. I Love Marketing, wiadomo, że to jest dzień znacznie bardziej taki postawiający trochę na show, trochę na śmieszkowanie, z drugiej strony, żeby przemycić te ciekawe myśli, które prelegenci tam mają do powiedzenia z obszaru marketingu, bo tam pozwoliliśmy sobie na tą koncepcję dosyć szeroką, gdzie ten marketing jest zarówno od strony kreacji traktowany, ze strony agencji, ze strony domu mediowego,
ze strony właśnie, no, nazwa jest na tyle pojemna, że faktycznie z różnych stron ten marketing na tym evencie jest omawiany. Centarze na przykład druk, tak, druk właśnie chociażby ten personalizowany, to ostatnio było nawet zaskakująco wysoko oceniona prezentacja Bartka Matei, który faktycznie na konferencji marketingowej, teoretycznie mocniej online'owej, pokazywał, jak integrować digital cyfrowy marketing z tym klasycznym drukiem, ulotkami, wysyłkami pocztowymi. No i pokazywał, że paradoksalnie w momencie, w którym wszyscy się skupiamy na cyfrowych treściach czy cyfrowym dystrybucji kontentu i marketingu w internecie, no to paradoksalnie znowu zaczyna być bardziej opłacalny ten zapomniany trochę w tym marketingu, jakim są ulotki wysyłane pocztą do domów na przykład ludziom, tak, które są spersonalizowane i tym przyciągają uwagę. No więc właśnie myślę, że iLove ma taką właśnie cechę i zadanie w ogóle, żeby rozwalać nam trochę nasz aktualny sposób myślenia i zapalać nowe lampki i nowe połączenia w głowach marketera tworzyć, które będą powodowały, że ten nasz marketing będzie ciekawszy. Ostatnio było 3 dni, teraz 4. Czy to nie będzie tak, że za chwilę iLove Marketing będzie trwał 2 tygodnie? 2 tygodnie raczej nie, ale... No, ale jeszcze chcecie rozbudować. Będzie. Wiesz co, my rozbudowujemy dosyć ostrożnie, stopniowo, staramy się badać te potrzeby rynku, ale faktycznie no, to jest taka trochę naturalna kolej rzeczy, bo zobacz, jak stworzyliśmy iLove Marketing, on był specjalnie stworzony jako dosyć pojemna nazwa, w sensie marketing, a nie jakiś tam typ jeden format marketingu, cyfrowy czy digitalowy, czy coś tam jakiegoś. Uważam, że to było jeden z też powodów, dla którego ten event tak wyrósł, bo był po prostu pojemny i każdy marketer czuł, że coś tam ciekawego dla siebie znajdzie. A z drugiej strony pojawia się potrzeba fragmentaryzacji tematycznych, ponieważ dla wielu naszych klientów, którzy byli drugi, trzeci raz na iLove Marketing w dniu ogólnym, oni wchodzą na coraz wyższy poziom swój własny, personalny, osobisty rozwoju w tym obszarze i chcą mieć jeszcze więcej tematów. Z danego wątku w modny jest teraz, no, powiedzmy, influencer marketing, więc uruchomiliśmy dzień influencer marketing. Social media też są cały czas bardzo wysoko w trendach. W tej chwili dostrzegliśmy potrzebę na rynku zrobienia tego nowego tematu. Być może go za jakiś czas podmienimy, a być może będziemy dokładali kolejny dzień. Tu zobaczymy, jak będzie, co nasi klienci i co społeczność marketingowa będzie uważała za temat warty poruszenia na konferencji iLove Marketing. Event się zawsze będzie nazywał iLove Marketing, a to jakieś z jakich dni poszczególnych będzie się składał tematycznych, to pewnie będzie ewoluowało na przestrzeni lat. No okej. Konrad pisze, że właśnie chciał zapytać, ile miesięcy trwa przygotowanie jednej edycji iLove Marketing? Bo ja spytałem, czy już trwa, więc może ponowię pytanie Konrada, ile miesięcy trwa ogólnie przygotowanie? No my tak naprawdę w tej chwili eventy staramy się już planować z rocznym wyprzedzeniem, nawet trochę ponad rok. Mamy już planowane rzeczy, czyli na przykład w tej chwili wiem, co będziemy robili pod koniec 2020 roku i już w tej chwili naprawdę przygotowujemy eventy, które będą się wówczas działy. Na najbliższej edycji też będziemy ogłaszali pewne nowości, więc to oczywiście standardowo na konferencji będzie miało miejsce. Podamy te nasze nowe koncepty, nowe idee, nowe rzeczy, które naszym zdaniem rynek powinny zainteresować. I tak jak mówię, żeby przygotować konferencję, czyli tak naprawdę my kolejną edycję przygotowujemy jeszcze przed tą edycją, czyli my na mniej więcej miesiąc, dwa przed najbliższą edycją iLove Marketing potwierdzamy pierwszych prelegentów na kolejną edycję. Okay. Czyli minimum 8 miesięcy trzeba liczyć, 5 do 8 miesięcy trwa przygotowanie kolejnej edycji w przypadku iLove Marketing. Nie, bo my staramy się w dniu rozpoczęcia konferencji iLove Marketing podać termin kolejnej edycji i już komunikować, kto tam będzie występował, jaka ewentualnie nowość się tam szykuje, co nowego na kolejnej edycji. Czyli nie tracimy dnia nawet, że tak powiem, na promocję kolejnego eventu. Do momentu eventu iLove Marketing promujemy tylko go, ale w momencie, w którym on się zaczyna, to już się dla nas zaczyna również promocja kolejnej edycji. Okej, no właśnie ja spytam o prelegentów, bo wspomniałeś wcześniej, że o wszystko dbacie bardzo jakościowo, czyli chcecie, żeby prezentacje były dopracowane, żeby cały system rejestracji był w bardzo ciekawy sposób zrobiony. Czy macie jakiś sposób dobierania prelegentów? Nie wiem, jeździcie po konferencjach, sprawdzacie ich, czy to oni raczej sami przychodzą i mówią, hej, chciałbym wystąpić? Są dwa takie levele na tym
obszarze, bo z jednej strony mamy taką eliminację dialogue marketing, czyli pozwalamy osobom z zewnątrz, które po prostu chciałyby wystąpić, piszą do nas, że chcą wystąpić, a my nie mieliśmy czasami możliwości sprawdzenia ich na scenie, więc zapraszamy je do nas do studia. Oni wówczas realizują swoją prezentację, którą przygotowali, które są pewni, sprawdzoną, mają lub z którą na przykład występowali na mniejszych eventach takich darmowych, otwartych, jak na przykład czwartki social media i szereg innych mniejszych. Gdzie jesteśmy razem partnerami. Dokładnie, dokładnie. Więc szereg tego typu eventów w Polsce się dzieje, tak naprawdę Crash Mondays, no w całej Polsce się dzieje tego dużo. No i mając... Teraz gdzieś w jakiejś tech klubie też gdzieś prowadziłem wykład, więc też to są takie dodatkowe elementy, gdzie można zdobywać właśnie sektor 3, tak? O. Tak, tak, sektor 3.0. Więc my prosimy też później organizatorów o feedback. Oni nam polecają często też osoby, które ich zdaniem najlepiej wypadły, miały najciekawsze prezentacje lub po prostu ich zdaniem mogłyby aspirować do tego, żeby na ILOF się pojawić. A druga kwestia to jest, tak jak wspomniałeś, my sami jeździmy po eventach, szukamy, sprawdzamy, pytamy też. Często się też zdarza tak, że ludzie sami nam, prelegenci aktualnie obecni na konferencji, sugerują kogoś tam lub my kogoś zauważamy na rynku. To nie zawsze jest od razu sprawdzonym speakerem, że na pewno ma mega skilla w tym zakresie, ale czasami stwierdzimy, że temat jest na tyle ważny, nawet czasami społecznie ważny, albo po prostu stwierdzamy, że ma ktoś tam coś ciekawego do powiedzenia i decydujemy się wówczas też zaproszać tych prelegentów, czyli my sobie zostawiamy jakby takich 5 dzikich kart, jak to nazwać, które są w naszych rękach. Jedna karta wstępu na każdy dzień jest dla publiczności sprawnego, która ogląda live i może głosować. No i 10 osób, które automatycznie przychodzi z edycji na edycję. Tak? Czy top 10, który jest zaproszony na scenę, automatycznie ma kwalifikację do kolejnej edycji ILOF Marketing. Okej, okay, czyli pierwsza dziesiątka zawsze jest na kolejnej edycji, a kolejna ósemka to są osoby... Kolejna szóstka, bo 16, tam jest 16 minut. To wiesz, tutaj pomyliłem. Tak. Okej, okay. Jeszcze chciałem o jedno zapytać, bo za chwilę czas nam dobiega końca, praktycznie nam pozostało 8 minut, no i pojawił się jeden ze spóźnianskich gości. Czy było coś o mnie? Jakub Cyran jeszcze nie, ale dojdziemy. Dojdziemy do ciebie, tak? No, pozdrawiamy serdecznie. No Kuba właśnie. O ILOF Marketing pewnie mógł też sporo powiedzieć. Ma szereg doświadczeń, nie zawsze pozytywnych, związanych z eventem, ale odgraża się, że jeszcze kiedyś wróci, więc liczymy na niego również. Jakub, tak? Tak, Kuba. Oczywiście Kuba Cyran. Okej, okay, pozdrawiamy. Ja mam pytanie jeszcze o świetny sposób głosowania, o elementy grywalizacji, które fajnie wpletliście w ten system nagradzania swoich, prelegentów i fajną zabawę i tak naprawdę na każdym etapie jest gdzieś tam element grywalizacji podczas całego eventu. Jak to wdrożyliście, bo technicznie to wiadomo, były elementy aplikacyjne do zrobienia, ale gdzie stwierdziliście, że okej, musimy to wprowadzić, żeby ludzie lepiej się czuli na naszym evencie? Znaczy to wydało mi się właśnie związane głównie, czy ważne, że oddajemy władzę w ręce ludu, który tam przychodzi i te prezentacje ogląda. Dotychczas zauważ, że kiedyś szedłeś na tę konferencję i miałeś jakąś tam drobną frustrację związaną z tym, że coś ci się nie podobało w kontekście prezentacji jakiejś, czy temat był słaby, no to mogłeś sobie powiedzieć do kolegi obok, kolegi po lewej, kolegi po prawej, no i tyle, nie? A teraz masz faktycznie możliwość ocenienia, przekazania tej miłości lub też frustracji, niemalże jak na facebookowym wykresie tych lajków, czy tam tych emoji, które możesz reakcję przekazać, no podobnie masz na ILOF, możesz po prostu od 1 do 5 ocenić, czy tam od 1 do 6, i dwie warstwy też prezentacji oceniamy, w tej chwili oceniamy warstwę merytoryczną oraz warstwę z samego prelegenta, wystąpienia i poziomu scenicznego, w jaki zostało podane to na scenie. No i oczywiście jest też tam prezar, który dba nam o jakość prezentacji, żeby one były też spójne w jednym szablonie, ale z drugiej strony też zawsze na wysokim poziomie takim wizualnym. Kamil Kozioł, który też oczywiście pomaga prelegentom się przygotować. Pozdrawiamy, był kiedyś u mnie gościem, możecie powrócić do live'a, zobaczyć co Kamil mówił o prezentacjach.
Tak. Było kilku gości, było już kilku gości, wiesz, ja podebrałem wam kilku gości z waszej sceny do tego, żeby wystąpili u mnie na live, między innymi... Dziwnego. Tak, wiesz, inspirowałem się, przeglądałem się osobom i później zaprosiłem je do live'a, także kilka osób już było. No i pozdrawiamy również Janinę Bąk, gdzie rozmawialiśmy o Tomasz Palak, no jeszcze kilka jeszcze innych osób. No tak, takie okładkowe twarze mi się kojarzą z prawnego marketingu. Palak, Janina, może Kotarskiego Radka trzeba jeszcze zaprosić do tej metodologii Y, żeby trochę więcej powiedział. Okej, okay, to zapisuję. No dobrze. Słuchajcie, czy są jakieś pytania, bo kończymy. Będziemy pomalutku uciekać, bo późna godzina. Czarek, to ja tak na koniec chciałem pogratulować jeszcze tak wielkiego sukcesu jak event I Love Marketing w Polsce, bo naprawdę pewnie ciężki kawał roboty twojego teamu, pogratulować nie tylko tobie, ale również twojemu teamowi, który to tworzy, bo jak się popatrzy na to od wewnątrz, gdy się tam jest w środku, to naprawdę jak ktoś zdaje sobie sprawę, ile trudu trzeba włożyć w organizowanie takiego eventu, to widać kawał tej roboty i pospinanie tego wszystkiego idealnie, to też jest naprawdę ciężka sprawa. Czy jest może coś, o co nie zapytałem, a co chciałbyś powiedzieć na temat I Love Marketing? Cóż, myślę, że wyczerpaliśmy temat dosyć dużo, nie mówiliśmy. Oczywiście też no, event jest... Event się rozwija, event z edycji na edycję jest coraz większy, więc ja też nie lubię zdradzać zbyt dużo szczegółów dotyczących naszych planów, na przykład związanych z tym eventem. Wolę je ogłaszać w publiczności, która jest na miejscu. I myślę, że tak. Prezentacje tak, interaktywne, tak wiesz. Jeszcze raz, przepraszam? Prezentacje interaktywne w przyszłości. One czasami się dzieją, w sensie to mówił fajnie Maciek Budzik, który stara się w ten temat gdzieś tam troszeczkę wgryzać, żeby one były jeszcze bardziej reagowały na bieżąco, co tam się dzieje. Nie ukrywam, że się zainspirowałem wczoraj jego wypowiedzią, także... Tak, ale też jest taka możliwość, też techniczna się pojawia powoli na rynku, żeby na przykład robić ankietę w trakcie konferencji, w trakcie Wiesz prezentacji. Co? Nie? To zrobiła Monika Czaplicka w Poznaniu na czwartkach. Miała, trzeba było, podała nam link i wchodzisz w link i Monika zadawała pytania i automatycznie wykresy się rysowały online. Tak. Także bardzo... No tylko właśnie, że to jest link, gdzieś tam musisz świadomie wejść w jakąś aplikację, ale żeby zrobić coś takiego jeszcze, że masz w obrębie aplikacji konferencyjnej albo właśnie takiej aplikacji, jaką my używamy, która się nazywa Slidecase, która ci wyświetla na bieżąco slajdy. I ty widzisz ten slajd na telefonie i na tym telefonie po prostu sobie klikasz w ankietę interaktywnie, w sensie to samo, co widzisz na ekranie, piszesz na telefonie komórkowym, klikasz opcję, którą tam chciałeś i ankietę na żywo prowadzimy i widzimy wykres, który się rysuje, na przykład podziału, kto ma jakie budżety reklamowe lub jakie największe wyzwania marketingu aktualnie w danym roku i na bieżąco z tego wnioskując prelegent ciągnie dalej swoją część wypowiedzi, prezentację. No jest to ciekawe i no i mogę powiedzieć, że coś takiego też nam chodzi po głowie, ale tu też troszkę uzależniane i odrzucenie jesteśmy od dewelopera, który rozwija aplikację Slidecase i tam po prostu czekamy też na wdrożenie, ale wszystko jest oczywiście do zrobienia. Okej, no to co, to ja trzymam kciuki za kolejny rozwój, za kolejne ciekawe nowości, będę podglądał. Pewnie do zobaczenia się, jak się gdzieś nie spotkałem na jakiejś innej konferencji, to pewnie na jesienią na ILOWie. Bardzo ci dziękuję, że poświęciłeś godzinę, żeby z nami porozmawiać. Dzięki gościom, którzy byli, którzy zadawali pytania. I to, zapraszam was za tydzień w środę, zapraszam was również do kupienia tańszych biletów na ILOW, bo jeszcze tylko 9 dni. Ja chciałem pozdrowić na koniec Popika. Popik wie, o co chodzi. Dobra, pozdrawiamy Popika. Popik wiesz, także dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się. Dzięki, Czarek, jeszcze raz. Dobrej nocy, cześć. Dobra, dzięki, pozdro, cześć.